Miłośnicy muzyki klubowej i dyskotekowej mieli okazję uczestniczyć w pierwszym otwartym konkursie prezenterów dyskotekowych Młode Talenty, który odbył się w minioną sobotę 18 sierpnia w pubie Doty. Pomysł zrodził się jakby w ciągu wielu lat pracy, a także uczestnictwa w tego typu imprezach. Wiedziałem, że w Tomaszowie jeszcze czegoś takiego nie było. Pomyśleliśmy z koleżanką, która jest właścicielką, Dorota Kowalska, tego lokalu, żeby coś takiego po prostu zrobić, żeby nie dosyć, żeby było co robić dla młodych ludzi, żeby się młodzi ludzie mogli udzielać, a poza tym, żeby po prostu ożywić nasze tutaj takie lokalne społeczeństwo. Znalazło się kilku odważnych, którzy postanowili sprawdzić swoje umiejętności jako prezenterzy dyskotekowi. Konkurs nazywa się, że jest to konkurs dla młodych talentów, ale młode talenty rozumiem przez to, że każdy może w zasadzie wziąć w nim udział, jeśli nawet przed 10 minutami odkrył w sobie talent miksowania muzyki, bawienia ludzi. To jest właśnie konkurs dla takich ludzi, powiedzmy od 18 do 118 lat. Ilu uczestników? Uczestników zgłosiło się 7, 2 nie dotarło. Będziemy mieli 5 uczestników. Każdy uczestnik konkursu musiał zaprezentować kilkunastominutowy program muzyczny. Zapytaliśmy uczestników, dlaczego postanowili wziąć udział w tych eliminacjach. Wziąłem ten udział w tym konkursie, ponieważ muzyka jest moją pasją i od 1,5 roku dzielę z nią. Poświęcam jej bardzo dużo czasu. Po prostu chciałem się sprawdzić, jakie są moje... moje doświadczenie chciałem zobaczyć, jak wśród konkurencji. Postanowiłem wziąć udział w tym konkursie, ponieważ zajmuję się tym już od dłuższego czasu, mniej więcej 3 lata. Znaczy zaczynałem od radii internetowych, no i to mnie tak na dobrą sprawę wkręciło, bo to fajna sprawa, tak sobie grać dla wszystkich, wszyscy się bawią, wszystko jest po prostu elegancko, i to mnie kręci, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Udział postanowiłem wziąć dlatego, żeby pokazać się tutaj, w tym miejscu. Kolega mnie zapisał, zadzwonił po mnie, żebym przyjechał, że jest fajnie. Chyba wszystko, nie? Zero przygotowania, zero niczego, na żywioł. Zmagania uczestników konkursu oceniało specjalnie powołane jury. Jury będzie profesjonalne, będzie się składało z ludzi, którzy w branży siedzą od wielu lat. Będzie technicznie oceniał mój kolega po fachu DJ Fiedia, który od wielu lat pracuje w tym zawodzie. Pracę z mikrofonem będzie koleżanka z radia oceniała oczywiście. Będzie przedstawiciel także organizatorów, czyli pubu Doty i ja jako przewodniczący jury. Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim pracę z mikrofonem, umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością, dobór repertuaru, ruch sceniczny, a także miksowanie. Zawsze DJ-e na dyskotekach czy gdziekolwiek właśnie w klubach mają ten problem, że są po prostu bardzo słabo słyszalni, tak? Albo jest za głośno, albo wręcz odnoszę wrażenie, jakby w ogóle byli nierozumiani. I tutaj jest cały czas jest ta trudność, prawda? No ale myślę, że jak na pierwszy taki konkurs jest okej. Okay. Ja oceniam technikę miksowania. No i powiem szczerze, na tą chwilę grał jeden DJ, który grał technicznie tylko i wyłącznie z płyt. 3 pozostałych grało z programów komputerowych, więc troszkę, jeżeli chodzi o DJ-stwo, tak słabiej. Oceniam między innymi dobór utworów, jak jest to między innymi wszystko złożone, tak zwane zmiksowane. No i jak się porusza, czy ma kontakt z tą potencjalną publicznością, która będzie go, powiedzmy, którą będzie zabawiał i próbował rozbawić. No właśnie, jak pan patrzy na uczestników, jak jest pod tym względem? To znaczy tak, jest to uczestnik 4 i mi się wydaje, że coraz lepiej. No niektórzy naprawdę widać, że są już w branży jakiś czas i naprawdę jakiś już poziom prezentują, gdzie można zwrócić na to uwagę. No fakt, niektórzy się uczą dopiero, ale też jest to istotne. Słuchając prezentacji uczestników konkursu, można stwierdzić, że muzyka to ich największa pasja. Nie mogło zabraknąć pytania, jaki powinien być idealny DJ. Powinien być otwarty przede wszystkim, bo ta nutka porozumienia z publicznością i wyczucia potrzeb publiczności jest w tej pracy jakby najważniejsza. Przyjmuje się, że gramy z płyt, tak? Są płyty winylowe, płyty CD. Prawdziwy DJ miksuje z tego. Grać przede wszystkim to, co lubi, powinien.
przy tym bawić ludzi, wiadomo, nie? I czuć się w tym dobrze, lubić to, co robię, po prostu słuchać dużo muzyki. Powinien mieć poczucie humoru. Przede wszystkim trzeba być, że tak powiem, wygadanym. Nie ma kogoś takiego jak idealny DJ. Dlatego, że są różne gusta i nigdy się nie da zagrać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. A co jest ważne właśnie w tym zawodzie, w tej pasji? DJ-a, bo trzeba rozróżnić DJ-ów, prezenterów i wodzirejów. Jako DJ przede wszystkim muzyka, mix. Jako wodzirej jest na pewno głos i też muzyka. Mniej miksowanie na pewno. Jako DJ typowo specjalnie miksowanie. Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów. Zaszczytne pierwsze miejsce przypadło Tomaszowi Lubickiemu. Gratulujmy pierwszego miejsca. Co czujesz? Jestem zaskoczony. Może tak. Z tego względu, że miało mnie tu nie być. Jak myślisz, dlaczego wygrałeś? Co przeważyło? Zdaje mi się, że te dwie dziewczyny na parkiecie. No tak jak jeden z jurorów powiedział, praca z mikrofonem, no i chyba kontakt właśnie z nimi. I to, że wyszło jednak, że się zaczęły bawić. No to jest jednak ludzie, dla których grasz, są najważniejsi, prawda? Pierwszy otwarty konkurs prezenterów dyskotekowych już za nami. Czas na krótkie podsumowanie. Te młode talenty także się pokazały, ci starsi, tacy grający profesjonaliści, też powiedzmy młodzi, zabłysnęli. No, te oczekiwania, które tu mieliśmy od nich, no, nie zawiedli. Myślę, że takich imprez powinno być tutaj więcej, dlatego takie przynajmniej głosy do nas dotarły, więc ja tylko powtarzam, będziemy się starali robić to w przyszłym roku także. Może ta scena muzyczna klubowa troszeczkę w Tomaszowie się ruszy. Patronat medialny nad konkursem objęli Radio Fama, Przegląd Lokalny Famka oraz lokalna telewizja Amazing. Organizatorzy obiecują, że kolejne zmagania o miano najlepszego prezentera dyskotekowego odbędą się w naszym mieście w przyszłym roku. Trzymamy za słowo.